Cześć ludziska, z tej strony Artos i zapraszam was na kolejny odcinek, ostatni już Harry'ego Pottera i Komnata Tajemnic. W tym odcinku ogarniemy resztę spraw, te które mieliśmy ogarnąć, czyli ostateczne zebranie wszystkich kart, pojedynki i mecze Quidditcha. No i zakończymy już sobie kolejny, drugi rok szkolny Harry'ego Pottera. I Harry będzie się uczył już na trzecim roku, co niedługo. Dobra, ale najpierw jak coś robimy, to pierwsze to są pojedynki. Dobra, pojedynki robimy. Przy okazji jeszcze trochę fasolek zbieramy. Teraz przedstawię następnego przeciwnika. Wiecie, zmieniło się teraz trochę. Expelliarmus. Teraz jest trudniej. Trudniej, za każdym razem jest trudniej. Expelliarmus. Dobra. Expelliarmus. No. No jej. Co to było niefajne. Dobra, zmieniamy i szybko Rictus Sempra. Expelliarmus, Expelliarmus. To będzie trochę trudniej, bo to przeszkadza trochę. Expelliarmus. Nieprzyjemna sytuacja dla Krukona. Expelliarmus, Expelliarmus. Expelliarmus, Expelliarmus. Ojojoj. Radzisz, co Potter? Dobra, teraz trochę z seriami, ale się nie udało. Expelliarmus. 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 No patrzcie. Trochę to przeszkadza jednak. Expelliarmus. 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 No. Expelliarmus. Expelliarmus. No patrzcie. Trochę, no i znowu mi się psuje, to coś to musi być od gry, bo myszka... Myszka jest dobra, to musi być po prostu już od gry. No ale... Dajmy radę. O, widzicie? I naciskam i... typa. No nie, no. Dobra, jeszcze raz te Rictus Sempra. Jest po prostu za słaby. Jeszcze raz. Expelliarmus. Expelliarmus. O nie. Dobra, daliśmy radę, wreszcie. No to był najdłuższy pojedynek chyba. Ale dobra, dzisiaj ogarniamy sprawę, więc dużo czasu nam to nie powinno zająć. Dobra, wypijmy eliksirki. I kolejne, teraz to fasolek. Dzisiaj Potter... Masz zaszczyt pojedynku z reprezentantem wielkiego domu. Teraz będzie łatwiej, bo tu w jedną stronę się tylko zamyka. No właśnie, to jest... Oj, znowu poszło tak do góry. Expelliarmus, 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 Expelliarmus. Dobra, nie udało się, ale... Oj. Expelliarmus. Krukonowi zadał niezasłużony cios. Oj, teraz ja. Co, Potter? Expelliarmus, Expelliarmus, Expelliarmus. Trochę się ślepej kurze ziarno. Co, Potter? No nie, znowu. Dobra, jeszcze raz. No i koniec. To było szybkie. Kolejne, którzy jesteśmy trzeci, jesteśmy w pierwszej trójce. Jeszcze tylko dwóch zostało, żebyśmy byli na... pierwsi na tej liście śmiesznej pojedynkowiczy. Masz pojedynek z członkiem twojego domu. Ojej, jeszcze nie to. Ulg z tego powodu. Expelliarmus. Expelliarmus. Jeszcze nie ten przycisk. Znaczy nie to zaklęcie. Expelliarmus. 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 Oj, teraz ja żem skaszani. Expelliarmus. Dobra, jeszcze raz Rictus Sempra. Expelliarmus, Expelliarmus, Expelliarmus. Tylko nie kolejny sukces. Expelliarmus, Expelliarmus. Dobra, lecimy na dwa zaklęcia. Expelliarmus. Expelliarmus, Expelliarmus, Expelliarmus. Kiedyś tak długo strasznie odbijaliśmy to. Expelliarmus. Chyba tak z 2 minuty żeśmy odbijali obydwoje razem, tak. Ale to z pierwszym jak grałeś, największym, znaczy najlepszym. O, właśnie z nim. I tutaj chyba 200 fasolek, tak. No i zarobimy 400 fasolek.
Dzisiaj dobra. Potter. No i teraz już jest wąska ta platforma wielkiego domu do pojedynkowania się. Oj. Expelliarmus. Dobra. Expelliarmus. Jeszcze troszeczkę. Nowi zadano niezasłużony cios. Expelliarmus. 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 O właśnie, i tak odbijaliśmy chyba z 2 minuty. Expelliarmus. 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 Chyba znowu to samo będzie. Expelliarmus. 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 Dobra. Jeszcze tylko jedno. Expelliarmus. Znakomicie celuje. No chodź. Dobra, staniemy. No, rzucę to zaklęcie. Expelliarmus. 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 I znowu się zaczął. Dobra, koniec. Koniec. Dobra, czyli pojedynki mamy już z głowy. Teraz... mecz. Mecz... piąty. I później będzie finał. Dobra, więc szybciutko zakończymy sobie Quidditcha, zdobędziemy puchar Quidditcha i polecimy kupować karty. A nawet teraz chyba można kupić te karty. Hej, Harry! Chcesz ale jeszcze nie. Bo jest jedna sprawa. Ja sobie jeszcze poszperam w tych wszystkich zakamarkach, które znam do poszperania. I tam pozbieramy te karty. Jeszcze tu chyba mnie nie było. Jeszcze nie pamiętam. Czy w którymś odcinku to otwierałem, czy nie? No, nie otwierajmy. I przy okazji sobie zdobędziemy srebrną kartę czarodzieja, na której mi najbardziej zależy teraz. Jak mógłbym zapomnieć. Dobra, ale... na boisko Quidditcha. Też na boisko idziemy. To już słuchaliśmy kiedyś tam w którymś tam odcinku. I lecimy szybko. Z krukonami. Popatrzcie tylko na Pottera. Widzi już znicza. Jak ja dawno w Quidditcha nie grałem, dobra? Ojojoj, dostaliśmy tłuczkiem, ale mamy zbroję do Quidditcha i Nimbusa 2001, zaraz wam pokażę. No właśnie, tu jest Nimbus, a tutaj jest zbroja do Quidditcha. Dobra, szybciutko. Tafel w posiadaniu krukonu. Powoli się zbliżamy. Wycelowany w Harry'ego Pottera. Bum, poszła. Nieprzytomna, a my tutaj... staramy się złapać tego znicza. No, wystawia rękę. Prawie. Dobra, mamy. No tego niestety się nie da pominąć, jakby można było to pominąć, to bym pominął, ale nie można. No niestety. Po kolejnym wspaniałym meczu Quidditcha w Hogwarcie, Lee Jordan dziękuję za uwagę. No już szybko, nie mam czasu. Jeszcze parę trzeba zrobić rzeczy, a 8 minut już minęło. Dobra. I ostatni mecz z Lizgonami. Mecz Quidditcha. Cały sezon czekamy. No właśnie, dlatego nie pomijam. Mecz między dwoma od zawsze rywalizującymi drużynami. Boisko gotowe. Kafle wymyte, tłuczki czekają. Zagrajmy w Quidditcha! No i lecimy. Szybciutko. Od razu się muzyczka zmieniła. Nie wiem, język mi się plącze, bo jestem trochę zmęczony. Ale... ale lecimy bić Malfoya. A my tutaj musimy szybko złapać znicza, bo to już są finały. Jeżeli wygramy, to mamy puchar Quidditcha. Dobra. Znicz ledwo wyminął Malfoya. Potter już się zbliża. Akcja przeniosła się do rowu wokół boiska. No właśnie. Jesteśmy teraz w rowie i tutaj jest trudniej o wiele. Dobra, powolutku. No już prawie, no szybciej. Dobra, no i koniec. Taka zacięta walka była. Tegoroczny zdobywca pucharu Quidditcha, Gryffindor. Trochę się teksturki łamią, ale no to jest stara gra.
To koniec, panie i panowie. Sezon jest zakończony, a Gryffindor zdobywa puchar Quidditcha. No i puchar należy do nas. Jak widzicie, pierwszy jesteśmy my, drudzy Slytherin i trzeci Ravenclaw, Hufflepuff, no niestety nie zdobył żadnego miejsca, czwarty zdobył, ale to nie jest miejsce. Dobra, teraz musimy znaleźć parę kart, o których wiem w ogóle, że istnieją. Aha, no tak, muszę się wrócić, tak, tu było? Nie, tu, w tą stronę. Wrócimy się tutaj na to zielarstwo, koło tego zielarstwa, tutaj otworzymy sobie to i już pewnie wielu z was się domyśla, gdzie teraz idziemy. A jeżeli się nie domyśla, to zaraz zobaczy. Szybciutko lecimy do tego miejsca, tam gdzie byliśmy kiedyś. Hej, Harry! Chcesz pohandlować? Nie, jeszcze nie. Dobra. Jesteśmy tutaj. Otwieramy sobie tą tutaj... Tam zapadnia jest taka tutaj. O, właśnie. Płyta naciskowa i tam się otworzyło pewne miejsce, do którego oczywiście się udamy, bo tam jest karta, znamy już to zaklęcie Spongify. Spongify i lecimy. Mamy srebrną kartę czarodzieja, już nie będę w tym odcinku czytał. Ja wam tak jak chcecie, to ja wam po prostu wcisnę to folio magii tu i żebyście sobie przeczytali, ale to już pod sam koniec praktycznie odcinka, bo nie mam dzisiaj tak za dużo czasu, a nie chcę mi się czytać, jestem zmęczony. Jak będziecie chcieli sobie przeczytać, to po prostu zrobicie sobie pauzę. Tu już byłem. To chyba a nie, jeszcze nie wszystko. Lecimy teraz do szpitala. Na skrzydło szpitalne. Tam są jeszcze dwie karty. Z tego co pamiętam. No, szybciutko. Dobra. I tak, jeszcze wam chciałem pokazać tutaj. Mamy przewagę 40 punktów, 40, 40, 40 i tutaj tylko 30. No już mi się nie chce poprawiać. Bo nie mam za bardzo czasu, to było to chyba. Nie, nie to. No i nie polecę wyżej. Dobra, lecimy szybciutko. Hej, Harry, chcesz coś kupić? To było to. Nie to! No dobra, już. Wow! Hej, Harry, chcesz coś kupić? To było to. No właśnie. Nie, też nie to. Ojeju. To chyba szybciej bym doszedł do tego. Ale już dobra. To jest na pewno to. No właśnie. O, proszę. Nawet o tym nie wiedziałem. Co tu otwiera? O, proszę. Nawet o tym nie wiedziałem, wam powiem. Tu widzę jakiś... ten. Przepraszam, że teraz głośno nakrzyczałem. Przepraszam was na chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Przepraszam was na chwilę. Musiałem wyjść. Ale dobra, były tutaj fasolki, a tam nie pamiętam co było. Karta też była. Nie wiem, dobra, ale mniejsza. Szybko lecimy. No właśnie tu, na skrzydło szpitalne. Tam załatwimy. Wow, ale wyleciał. Tu już byliśmy raczej. Tak byliśmy. Tu nic nie ma, tu tylko fasolki chyba będą. Dobra, fasolki fasolkami, ale musimy znaleźć pewne miejsce, gdzie jest ukryta karta czarodzieja, srebrna i brązowa, z tego co pamiętam. Stupendo, stupendo, no i tutaj jest chyba brązowa karta, nie, srebrna karta czarodzieja, ukryta. Brązowa zielona, to będzie srebrna. Tak, jest srebrna karta. Już mamy karty 29, no jeszcze jedna i 10. Kolejny klucz, a potrzebne nam 40 kart, żebyśmy zdobyli wszystkie 4 klucze do tej komnaty, a w tej komnacie będzie pewna niespodzianka. Nie, źle idę. Jest tu pani Pomfrey. Nigdy nie zdarzyło mi się tyle ugryzień pająków jednego roku. No, nie wiemy skąd te pajączki. Ojejku, aha, wiem gdzie to było, dobra. Tu będą fasolki chyba, ale też pozbieramy. A nie, brązowa karta czarodzieja. To dwie brązowe karty czarodzieja tu będą. No właśnie, bo jeszcze tutaj. No. Tu chyba też będzie brązowa. Albo srebrna, nie wiem.
Zaraz się dowiemy. Ale chyba raczej brązowe. Tak, tu nic nie ma. Tu jest skrzyneczka. I brązowa karta. A tu będzie srebrna? Bo już sam nie wiem. Tak, srebrna. To dwie srebrne, dwie brązowe, ale dobra. Idziemy teraz zakupić 10 kart u kolekcjonerów, oczywiście. 10 brązowych, znaczy srebrnych i resztę dokupimy sobie brązowych, czyli 6 to będzie 4 karty czarodzieja będziemy musieli dokupić. Oczywiście szybciutko w tą stronę. Szybko do jakiegoś handlarza. No szybciutko, szybciutko, bo czasu nie mam. Harry. Dobra, lecimy już na dół. Może uda się spodzić, ale dobra. Wypijemy eliksir. Chcesz coś kupić? Tak, chcę kupić karty. Jakie masz? Mam brązową kartę czarodzieja. Jest już chętny, więc szybko się decyduj. Na początku bym wolał... Dobra, na razie nie brązowe. Tym razem będę miał coś dla ciebie. Najpierw... No. Mam brązową kartę czarodzieja. Nie można tego pominąć, że trochę lipa. Jest już chętny, więc szybko się decyduj. Nie, na początku chcę kupić właśnie srebrne, bo jak nam braknie fasolek, no to nie kupimy już tych... brązowych, no trudno się mówi, nie? Ten będzie coś miał? Co masz? Mam srebrną kartę czarodzieja. Nigdy jeszcze nie tasowano. Dobra, szybko kupujemy. 10. Raz. 2. 3. 4. Chyba nie starczy. 5. 6. 7. Dobra. Bo już nam nie starczy. Ja teraz pójdę sobie szybko. Zrobię cięcie i pójdę pojedynkować. Jeżeli się za pojedynki, jeżeli będę się pojedynkował, to dostanę 200 fasolek. No i tak sobie nazbieram i niedługo się z wami widzę, więc za chwilę się z wami widzę. Witam z powrotem. No właśnie, kupujemy już fasolki. Fasolki, znaczy karty czarodzieja. Tam zostało nam chyba jeszcze 3 do kupienia, z tego co pamiętam. Strasznie drogie one są, 230 to jest naprawdę za drogie. Harry, tego zakupu no właśnie, wszyscy ci będą koniec. Zazdrościć. Wybacz, ale akurat skończył mi się towar. No musisz dobra, wrócić później. Koniec. Nie mam czasu. Szybciutko 3 karty i... 4 klucz. Teraz lecimy kupić sobie za ostatnie nasze pieniądze brązowe karty czarodzieja. A akurat będziemy przechodzić tam koło tej babki, która sprzedaje. Uważaj, gdzie idziesz. Bo to jest chyba akurat babka, która sprzedaje karty brązowe chyba. Ona stała. Gdzie ona stała zawsze? Tam, z tamtej strony. Au! Uważaj, gdzie idziesz! No, masz pecha. Chyba on... W tej chwili nie mam nic na sprzedaż. Nie. Wróć, jak znowu się zaopatrzę. Co masz? No, on sprzedawał. Mam brązową no kartę czarodzieja. Jest już chętny, więc szybko się decyduj. Dobra, czyli kupimy tyle, ile możemy. 220... Za drogie, no to... Nie. Takiego nie ma. Ale ci będą zazdrościć. Slytherinie? Co masz? Mam brązową kartę czarodzieja. Jest już chętny, więc szybko się decyduj. Ten ma droższe od tamtego. Może następnym razem będę miał coś dla ciebie. Tam na piętrze pod schodami było tanie. 125 z tego co pamiętam było. Albo 150, coś takiego. Ale taniej było. Jeszcze musimy zebrać tylko 3 karty. No powinno nam starczyć, ale no zawsze taniej było. Nie? Kupujemy tam, gdzie jest taniej. To byłeś ty? Nie, ty sprzedawałeś, ty byłeś. Hej, Harry, chcesz coś? Co masz? Mam brązową kartę czarodzieja. Jest już chętny, więc szybko się decyduj. No właśnie, 199 jest taniej. W Slytherinie nikt takiego nie ma. Co? Ale ci będą zazdrościć. Tak mi przykro.
Przed chwilą sprzedałem resztę towaru. O, czyli nie zdobędziemy wszystkich pomocowych karczarzy, a no niestety. Ty masz coś gumochłona, to nie chcę. Bo do kogo teraz pójdziemy do tego, po prostu nikt nie będzie miał już tego towaru. No niestety nie zebraliśmy, gdzieś pewnie pominąłem jakieś ważne miejsce, ale teraz idziemy tutaj. Tu są karty. Zaraz wam powiem jakie. Tylko otwórzmy to, co mam otworzyć. Dobra. Tu mamy komnatę. Ej, co jest? No jeszcze bałem, że mi się gra skraszowała. Tu mamy komnatę złotych... Oj, przepraszam was. Tu mamy komnatę złotych kart. Wyzwanie złotych kart, czyli będziemy musieli zebrać 11 złotych kart. Już szybko idziemy do takich fajnych drzwi. Do takich fajnych drzwi, w których jest te wyzwanie. No właśnie tutaj są te drzwi. Tu nic nie zbierzemy. Dobra, i lecimy. Aha, trzeba je zrzucić, dobra. No i koniec. Aha. Mamy pierwszą kartę. Dobra, już będę to pomijał, bo to trochę denerwujące jest. Szybko! Ła! Dobra. Teraz tu. Teraz tu. I szybko tutaj mamy kolejną kartę. Te karty akurat przeczytam, a tamtych srebrnych wam po prostu tak pokażę, że jeżeli będziecie chcieli przeczytać, to sobie zatrzymajcie film po prostu. Aha, bo to jest takie dziwne. Musimy po prostu wejść tutaj, nie możemy na tamte platformy wejść. O właśnie. Oj, nie zebrał karty. Ale dobra, mamy wszystko. Czasy, dużo jeszcze się nie zdarzyło, żebym czas tracił. Co my tu mamy? Szczerze, to nigdy mnie tu nie było. Oj, niedobrze. No, szybko. Bo chcę sprawdzić, co to jest. Jeszcze tu nie było. Aha, po prostu coś takiego. No to dobrze, nie musimy się tam gnieździć. I to jest najlepsze teraz. Wow, byśmy dostali. Dobra, tu mamy Spongify. Dobra, doskoczyliśmy. Kolejna karta. Szybciutko, już prawie koniec chyba. Ile mam tych kart? 6, no już prawie koniec. Jeszcze 5 kart. No i tyle się odkryje. Coś takiego, bo po prostu trzeba skoczyć. Gdzie teraz? Aha, tam. Dobra, spadamy stąd. Teraz musimy otworzyć tutaj tą bramę. I kolejna karta, jest tutaj taka mała zagadka. Ojej, nie tak. No. Po prostu musimy rzucać zaklęcie Flipendo, by się otworzyły tutaj kraty. Znaczy kraty, no te bramki takie metalowe, które strasznie skrzypią. I kolejna karta. Czemu ja się tam dostać nie mogę? Aha. Nie wiem co tu jest, ale warto sprawdzić, prawda? Może jakaś karta się wpadnie. O nie, to było po prostu tylko... O lol. Dobra. Nie było tematu. Nic tu nie było. Dobra, lecimy. M
Mam nadzieję, że wszystkie zebrałem, bo nie chcę powtarzać jeszcze raz tego samego. Tu do końca. No właśnie, coś takiego. I tu mam już kartę. Złote... Aha, dobra. To też trzeba. Na poziom wysoki. Jeszcze wyżej. No właśnie. Złote karty zbieraliśmy w pierwszej części Harry'ego Pottera, bo i 25, to my nie zdobyliśmy wszystkie, brakło nam chyba jednej karty. Żebyśmy zdobyli 25 kart. I teraz na Spidermana. Spongify, Spongify i mamy kolejną kartę. Czyżbym nie zebrał wszystkich kart? Jeżeli nie zebrałem wszystkich kart, to się chyba... Nie, wszystkie, dobra. Czyli czytamy złote karty czarodzieja. Bertie Bott, 1935, do tej pory żyje, wynalazca fasolek wszystkich smaków Bertiego Botta, czyli tym, czym handlowaliśmy. Albus Dumbledore, dyrektor Hogwartu, Godric Gryffindor, średniowiecze, współzałożyciel Hogwartu, jeden z czterech domów Hogwartu, nosi jego imię. Herpo Głupiec, starożytna Grecja, pierwszy znany twórca bazyliszka. Salazar Slytherin, średniowiecze, współzałożyciel Hogwartu, obecnie jeden z czterech domów, nosi jego imię. Helga Hufflepuff, średniowiecze, współzałożyciel Hogwartu, obecnie jeden z czterech domów, Hogwartu, nosi jej imię. Mountcote Kingley, 1506-1588, arcymistrz szoków czarodziejów. Percelus, 1493-1541, współczesny Kopernikowi, współczesny Kopernikowi i Leonardowi da Vinci, geniusz medyczny, który wspaniałe którego wspaniałe teorie zmieniły w średniowiecze. Przypisuje mu się odkrycie mowy węż. Wolnysze nasze tutaj. Carlotta Pinkstone, 1922, czasy obecne. Sławna działaczka na rzecz nowelizacji zasad tajności Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów i informowania niemagicznych o istnieniu czarodziejów. Pani Pinkstone była wielokrotnie aresztowana za demonstrację i rozmyślne używanie magii w obecności niemagicznych. Rowena Ravenclaw, średniowiecze, współzałożycielka Hogwartu, obecnie jeden z czterech domów Hogwartu, nosi jej imię. No i mamy tutaj kartę Harry'ego Pottera. Harry Potter, chłopiec, który przeżył. Ta karta była ostatnią kartą czarodziejów w pierwszej części, no niestety nie zdobyliśmy jej i to troszeczkę smutno. Dobra, teraz wam tutaj przyjadę. Raz, 10, od 10 do 30, dobra. Tak, tu pierwsze. Drugie. Trzecie. Czwarte. Chcecie, to sobie po prostu zatrzymajcie i sobie przeczytajcie. Dobra. I kolejne teraz to. 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 To jest 30 minut filmu. A... czas zakończyć odcinek. Dobra, i koniec. Aha, jeszcze... Nie, tutaj nie zrobiliśmy, ale dobra, wszystkie te karty wam pokażę. Tu nie te. Tu. 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 Pewnie nikt z was nie będzie tego chciał czytać, ale ja wam pokażę. Jak chcecie, to sobie to przewincie. No, zabrakło nam dwóch kart, ale mniejsza. No i uciekamy już teraz szybko na zakończenie roku szkolnego w Hogwarcie. Bo nic nas innego nie trzyma, jak tylko zakończyć tą serię, która się trochę ciągła. Szybciutko, szybciutko i kończymy odcineczek. Bo jeszcze będzie taki mini filmik. Co wam tu powiedzieć, następny odcinek Harry'ego Pottera to już będzie Harry Potter i więzienia z kabanu.
trzecia część przygód i nauki Harry'ego Pottera w Hogwarcie. Cześć! Coś tak zastanawiam, czy to by nam... No, nie za bardzo, ale dobra. Można było sobie tak ostatni raz użyć tej magii. No, wszyscy jak wiecie idą na zakończenie roku szkolnego. My też, dobra. Koniec. Uwaga! Uczniowie, proszę o uwagę! Dyrektor chce do was przemówić. Cisza! Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na stratę punktów. Na wręczeniu Pucharu Domów kończy się ten jakże urozmaicony rok szkolny. Bez dalszego zamieszania wręczę Puchar Domowi, który zebrał najwięcej punktów. W tym roku też będziemy to mieli? Po tym, jak z Harrym uratowaliście Hogwart? Na pewno nie. Czwarte miejsce zajął Ravenclaw. Dzięki, że nie powiedziałeś ostatnie. Trzecie miejsce zajął Hufflepuff. Dziękuję. Naszym zdaniem środkowe miejsce w zupełności wystarcza. Na drugim miejscu znalazł się... Wy, Gryfonie, jesteście stworzeni na przegranych. W tym roku już nam nie ukradniecie Pucharu Domów. Z trudem uniknąwszy dyskwalifikacji, Slytherin. Co? Slytherin, tylko zrozumiałem. Slytherin. Pierwsze miejsce i Puchar Domów należą do Gryffindoru. Tak. Znowu się udało. No tak, jak zwykle z tą różką schowałby się. No i Puchar Domu jakby to powiedzieć, znowu należy do nas. Obroniliśmy ten tytuł. W tamtym roku tak samo było. Dobra. Koniec już tego całego zgromadzenia. Szybciej. Dobra. Zakończyliśmy już Harry'ego Pottera. Dobra. Czyli, jeżeli chcecie, to sobie pograjcie w tą grę, bo naprawdę warto, jeżeli ktoś z was nie grał. No i cóż tu więcej mówić. Harry Potter, super gierka. Jedna z moich pierwszych, które grałem. No i tyle, ja tu więcej nic nie będę mówił. Następny odcinek Harry'ego Pottera to już będzie kolejna część jego przygód, czyli Więzień Azkabanu, trzecia odsłona. No i tyle. Dobra. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie.